Bardzo prosimy się rozgościć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia w Centrum Edukacyjnym IPN-u w Katowicach im. Henryka Sławika. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu gospodarza tego miejsca, pana doktora Andrzeja Schneidera, dyrektora Wydziału IPN-u w Katowicach. Witam Państwa o tyle szczególnie, że jesteście Państwo pierwszą grupą, która od wielu miesięcy tutaj zawitała. To zawsze jest takie miejsce, gdzie spotyka się przede wszystkim nasza młodzież na zajęciach. No niestety od wielu, wielu miesięcy tutaj ich po prostu nie ma, ale cieszymy się, że jesteście Państwo. Także bardzo dziękujemy za tą możliwość goszczenia Państwa u nas. Witamy szczególnie dzisiaj bohaterów tego naszego spotkania, a są z nami Pani Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pani Profesor Lucyna Sadzikowska, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obie Pani, jak zresztą Państwo doskonale wiecie, są autorkami opracowania książki, nad którą dzisiaj będziemy dyskutować, a całe spotkanie poprowadzi Pan Profesor Lech Krzyżanowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. I już w tej chwili oddaję Państwu głos. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w dzisiejszym spotkaniu, które to spotkanie, jak zostało to już powiedziane na wstępie, ma swoich bohaterów i to powiedziałbym takich bohaterów z jednej strony realnych, a z drugiej strony bohaterów symbolicznych, bohaterów, rzekłbym, z lekka metafizycznych wręcz. Zacznijmy od bohaterów realnych. Raz jeszcze serdecznie powitam bohaterki, autorki dzisiejszej książki, którą będziemy poddawać pewnej egzegezie. Pani profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, pani profesor Lucyna Sadzikowska. Jeszcze raz bardzo się cieszę, że mogę w ich towarzystwie do Państwa przemawiać. No i mamy oczywiście tych bohaterów symbolicznych, bohaterów, bez których ani ta książka by nie powstała, ani nasze spotkanie nie miałoby sensu. Państwo Zofia Hoszowska-Kret, Józef Kret, no i ich korespondencja jest przedmiotem naszych dzisiejszych refleksji. Korespondencja z miejsca i z czasu wyjątkowego. Nie przez przypadek to są głosy z ostatniego kręgu, tak jak powiedziała mi pani profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz tuż przed rozpoczęciem. Były to słowa Józefa Kreta, no, znamy je w takiej wzorcowej wersji gdzieś tam sięgającej Dantego i jego kręgów piekielnych. Wszystko by się pewnie zgadzało, bo obóz koncentracyjny Auschwitz z czym innym, z jakimś innym źródłem literackim trudno porównywać, jak właśnie z tymi kręgami piekielnymi Dantego. A więc no, listy niezwykłe można powiedzieć. Jeśli mogę pozwolić sobie na początek pewną refleksję historyka, mamy tendencję do tego, aby czasami utożsamiać się z bohaterami opracowań, które tworzymy. Zawsze staramy się ich zrozumieć. I jadąc na dzisiejsze spotkanie, tak sobie myślałem, że no jedno z pierwszych pytań, jakie będę chciał zadać autorkom, bo to szalenie interesująca wydaje mi się kwestia, to to, czy w tym konkretnym przypadku jesteśmy w stanie zrozumieć, jesteśmy w stanie wczuć się w adresata, czy też nadawcę takiego listu. My możemy bardzo wiele wiedzieć o obozie Auschwitz, o warunkach tam panujących. Możemy przeczytać na ten temat mnóstwo książek, ale czy tak naprawdę kiedykolwiek będziemy wiedzieć, jak tam było? No, to byłoby pewnie pytanie, które prędzej czy później dzisiaj padnie. Ale może później, bo na początek chciałbym zapytać panią profesor Krystynę Heskę-Kwaśniewicz o osoby będące tymi bohaterami symbolicznymi, o Zofię Hoszowską-Kret i Józefa Kreta. Co to są za ludzie, że tak powiem? Pani profesor Józefa Kreta znała osobiście, tak, więc myślę, że ta informacja będzie dla nas szalenie interesująca. Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję, panie profesorze, za to, że pan się zgodził poprowadzić, za piękne wprowadzenie i za to pytanie. Może zacznę od pewnej anegdoty, która jednak zdarzyła się naprawdę. Wiele lat temu szłam ulicą Powstańców i tam naprzeciwko Ministerstwa Górnictwa był kiosk. W kiosku zobaczyłam książkę Harcerze wierni do ostatka. więc ją natychmiast kupiłam. Przeczytałam i postanowiłam odnaleźć autora. To był Józef Kret, a książka opisywała martyrologię śląskich harcerzy. Postaci Józefa Pukowca, Józefa Skrzeka, Wandy Jordan Łowińskiej, Ireny Kuśnierzewskiej-Kabatowej, Jerzego Lisa. No, harcerze wszędzie dotrą, prawda, więc dotarłam do Józefa Kreta. Mieszkał na Luboniu Małym z żoną, ponieważ miał bardzo silnie uszkodzone płuca i musiał mieszkać w dobrze dotleniowej atmosferze. To był warunek jego życia. Uszkodził je w kopalni w Leitmeritz. To był ostatni etap jego tułaczki obozowej. I tak zaczęła się, śmiem powiedzieć, przyjaźń, pewnie najpiękniejsza przyjaźń w moim życiu. Józef nigdy nie opowiadał o tym, co się stało. Napisał w książce Ostatni krąg, gdzie opisał swój pobyt w karnej kompanii. Karna kompania Oświęcimia to był rodzaj najbardziej represyjnej kary. Rzadko stamtąd ludzie wychodzili żywi. Były mniejsze porcje żywności, mordercza praca i nieustanne egzekucje. Wyszedł po to zapewne, żeby potem dać świadectwo. Był człowiekiem bardzo pogodnym i oczy miał takie naiwne, niebieskie, trochę jak dziecka, które ciągle się dziwi, że mogła je spotkać krzywda. Hosia, bo tak na nią mówiliśmy, była zawsze w cieniu Józka. Była tą przysłowiową ścieżką obok drogi, jak u Iłakowiczówny. Tworzyli tam taki klimat, że na Luboń pielgrzymowali harcerze wszystkich pokoleń i naprawdę to były pielgrzymki. Do Józefa Kreta, do jego opowieści, do gościnności Hosi. Siadaliśmy w takim gęstym zagajniku przy okrągłym stole. Hośka przynosiła dzban aromatycznej kawy i zaczynało się tak jak w tej pieśni: drużynowy jest wśród nas. Starodawne opowiada dzieje, bohaterski wskrzesza czas. Józef Kret przecież znał nawet Lisa Kulek. Był świetnym gawędziarzem. Opowiadał i rzeczy dramatyczne, ale też potrafił celną anegdotą rozbawić towarzystwo. Tak to się zaczęło i tak to trwa po dziś dzień. Ja słyszę ich głosy, widzę ich. To są wspomnienia, które krzepią. A że to jest dosyć zaraźliwe, więc moją uczennicę, panią profesor Sadzikowską, trochę zaraziłam tym sentymentem harcerskim, bo przy wielu okazjach o tym, co się działo na Luboniu Małym, opowiadałam. I gdy doszło do tego, że te listy są w Szwajcarii u córki Józefa Kreta, to pani Lucyna powiedziała: robimy. No i siadłyśmy, a jakie przechodziłyśmy męki, to pozostawiam mojej współautorce. Dziękuję pięknie. Jest ta książka i można ją oczywiście traktować na zasadzie pewnej opowieści o człowieku, opowieści o jego kondycji, opowieści o świecie, ale jest też ta książka ważnym źródłem historycznym. Ja wiem, że pojęcie źródła historycznego od razu nas sprowadza na takie tory, od których chcielibyśmy być dość daleko, bo brzmi to naukowo, sucho, nie ma w tym człowieka, można by powiedzieć. No ale tak z tego typu książkami jest, że patrzymy na nie również jako na pewien obraz przeszłości, z którego mamy wyciągać określone wnioski, ale który nas uczy o tym również, jak ta przeszłość wygląda. I w związku z tym miałbym pytanie, które tym razem może do pani profesor Lucyny Sadzikowskiej chciałbym skierować. Takie właśnie mocno techniczne pytanie, za które z góry przepraszam, że ono tak techniczne jest, ale może wiele spraw nam objaśni. Na ile tego typu listy traktować można jako w pełni autentyczny wyraz uczuć, przemyśleń, wiedzy, poglądów nadawcy. Tu chodzi mi oczywiście o to, że mamy w tyle głowy wszyscy, to wystarczy mieć bardzo przecież niepełne i podstawowe wiadomości o Auschwitz, żeby wiedzieć, że cała ta korespondencja była bardzo mocno cenzurowana. I po drugie, to już zostawiam z pewnym znakiem zapytania. Być może istnieje i istniała w tamtych czasach również istniało coś takiego jak autocenzura. Ktoś, kto ma świadomość, że ma pisać o rzeczach, o swoich przeżyciach najbardziej strasznych, najgorszych, wiedząc, że adresat tego listu nic na to nie może pomóc, a jedynie wzmoży to u niego poczucie bólu, poczucie bezradności, więc być może również taka autocenzura działała. W jaki sposób można, jakim kodem można czytać te listy? Dziękuję panie profesorze. Ja myślę, szanowni państwo, że każdy z nas, czytając takie dokumenty, posługuje się innym kodem. To wynika z naszego zainteresowania takimi dokumentami, z naszej wiedzy, z naszej wrażliwości czytelniczej, myślę również też. To jakby po pierwsze. Po drugie, myślę sobie, że ja w ogóle nie dopuszczałabym takiego myślenia, że listy obozowe nie są dokumentem, nie są autentyczne. One są autentyczne. To, że były pisane pod wpływem regulaminu obozowego, cenzury, że były pisane przez więźniów, którzy mieli większą, mniejszą świadomość, że te listy najprawdopodobniej będą czytane przez cenzora obozowego, będą w większych, mniejszych fragmentach pokreślone, wydarte. To myślę, że w żaden sposób nie wpływa na ich prawdziwość, autentyczność. Myślę sobie również, że każdy piszący takie listy, i tu trochę pozwolę sobie odpowiedzieć panie profesorze na jakby pierwsze pytanie pana profesora, to znaczy myślę, że listy to z jednej strony taki akt performatywny, a z drugiej strony to taka cząstka człowieka, osoby, która pisze, ale też cząstka osoby, która taki list otrzymuje. Ja już nie będę wnikać w kwestię materialności takiego dokumentu, czyli że to był jedyny w zasadzie element tej wojenno-obozowej rzeczywistości, który był wspólny, bo dotykał kartki i nadawca, i odbiorca. Natomiast myślę sobie, że przez to właśnie współcześnie nie jesteśmy w stanie nawet przybliżyć się do odpowiedzi, co czuł piszący takie komunikaty. Natomiast chciałabym państwu zwrócić uwagę na dwa takie przypadki dla mnie niezwykle interesujące, które pokazują troszeczkę, odsłaniają jakby możliwości pisania listów oficjalnych w lagrach właśnie w kontekście cenzury. Otóż więźniowie bardzo dobrze radzili sobie wielokrotnie z tym, by tą cenzurę obozową w jakiś sposób omijać. Udawało im się przekazać na zewnątrz wiadomości bardzo czasami historycznie ważne. I chciałabym państwu przybliżyć dwa takie przykłady, które wydają mi się niezwykłe. Pierwszy przykład to mowa o listach kobiet z Ravensbrück, lewych, tajnych, ale w szczególności o liście lewym, który stał się tak naprawdę listem oficjalnym, który przeszedł przez cenzurę obozową, a w którym zostało właśnie w tej tkance jakby treści oficjalnej przemycone, bardzo sprytnie, a zaraz o tym opowiem, przemycony komunikat. Otóż Krystyna Czysz, więźniarka obozu z Ravensbrück, w liście oficjalnym z obozu z Ravensbrück napisała do brata, że przypomina sobie, gdy na wolności czytali wspólnie Kornela Makuszyńskiego i Szatana siódmej klasy. Przywołała postać bohatera i jakby zwróciła bratu uwagę, że w kontekście czytania tego listu niezwykle istotna jest ten zabieg bohatera Szatana siódmej klasy. Chodziło oczywiście o to, że Adaś, czytając od góry do dołu pierwsze litery listu, linijek, czytał zakodowaną wiadomość. To samo zrobiła Krystyna Czysz. Napisała list moczem. Pierwsze litery każdej linijki. Proszę zwrócić uwagę, że te teksty były pisane tylko i wyłącznie po niemiecku, więc tutaj musiała niezwykle wykazać się niezwykłym sprytem. I pierwsze litery tego oficjalnego listu brzmiały list moczem. Chodziło o to, że w tym liście za atrament sympatyczny potraktowała Krystyna Czysz mocz. I moczem między linijkami, bo to też było bardzo istotne, że cenzura obozowa nie pozwalała pisać poniżej wyznaczonych linijek, więc pomiędzy tymi linijkami moczem kobiety z Ravensbrück, więźniarki z Ravensbrück przekazywały bardzo istotne informacje o pseudomedycznych doświadczeniach, które na nich były przeprowadzone. W Lublinie, w Muzeum pod Zegarem, znajdują się te listy, te dokumenty. No, rzecz dla mnie nie do pojęcia. I drugi przykład, kiedy więzień, tym razem bardzo nam bliski z panią profesor, to znaczy Gustaw Morcinek, w jednym z listów, pisząc list po niemiecku, w jednym z listów, jakby trochę czyniąc tekst niemiecki szkatułką, wpisał tekst po polsku do Kuglina, do przyjaciela. Cenzura obozowa nie wychwyciła tego. Mamy taki ego-dokument. Możemy się przekonać, że pomysłowość więźniów była nieograniczona i też ta chęć, żeby przekazać na zewnątrz jak najwięcej ważnych informacji. Natomiast już na koniec, odpowiadając na pytanie, czy można traktować listy jako prawdziwe, nie wiem, jako zwierciadło prawdziwych odczuć. Proszę wybaczyć, ale nie odpowiem Państwu, panu profesorowi na to pytanie i Państwu z kilku powodów. Jedne są oczywiste, a inne myślę, że wynikają po prostu z mojej pokory wobec tego materiału. Nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, co więźniowie obozów koncentracyjnych przeżywali. W związku z tym nie będę nawet podejmować próby, być może z tchórzostwa naukowego, by odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że nie mam takich kompetencji. Dziękuję. Dziękuję pięknie. No, mogę to jakoś powiązać z problemami historyków, już bezpośrednio zajmujących się dziejami II wojny światowej. Historyk w ogóle tak myśli o tym, żeby raczej mówić, dlaczego coś się działo, a nie oceniać i nie starać się tego robić, natomiast, bo do tego rzeczywiście żadnych kompetencji nie posiada. Natomiast faktycznie, o ile, powiem takim językiem codziennym, o ile czasy są podobne do współczesnych, to mamy taką tendencję, mamy taką pokusę, żeby tych naszych bohaterów sprzed 50, 100, 150 lat traktować jako ludzi, których znamy, jako ludzi, których wydaje nam się, że rozumiemy, bo jeśli żyli w czasach, które jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, to takie wnioskowanie może być prawdziwe. II wojna światowa absolutnie się z tego myślenia wyłamuje. Tutaj właściwie nic nie jest możliwe do łatwego wyobrażenia sobie. To, o czym wspomniała pani profesor Heska-Kwaśniewicz na początku, czyli to, że Józef Kret w ogóle nie chciał mówić o czasach obozowych, to chyba nie jest zupełnie wyjątkowa postawa. Bardzo często pojawia się tego typu reakcja, trudno powiedzieć, reakcja obronna dla siebie, ale być może bardziej obronna dla słuchaczy, żeby ich nie obciążać za bardzo tymi opowieściami. W każdym bądź razie dość często spotykamy się z takim właśnie postawieniem sprawy, że ten etap życia ktoś przeżył i o nim absolutnie mówić nie chce. Padły tutaj słowa dotyczące Gustawa Morcinka, no i oczywiście paść prędzej czy później musiały, bo obie panie profesor są autorkami, można by rzec, podobnej pracy, choć właśnie czy na pewno podobnej, czy listy z Dachau Gustawa Morcinka do jego siostry Teresy, czy je można porównać, pani profesor? Myślę, że nie, mimo wszystko, bo to, że Józef Kret był w karnej kompanii, to on był stokroć bardziej zmęczony. To były urywki czasu napisane. Gustaw Morcinek był w innych troszkę warunkach. W Dachau nawet funkcjonowała biblioteka dla więźniów z pornografią, bo z pornografią, ale w każdym razie było to jakoś wpisane w życie obozowe. Tutaj tego nie było. On był tak wyniszczony, że w pewnym momencie ważył 36 kg. Był to mężczyzna średniego wzrostu, dobrze zbudowany. To widać czasem, że ten lis jest tak zwięzły, że on nie ma siły pisać. Zupełnie inaczej jest w tym jedynym grypsie, który mamy, który pisze zupełnie innym językiem. Inne też były relacje, bo on pisał do żony, było małe dziecko. Nie wiedział, co się z nimi stanie. W pewnym momencie Hosia znalazła się w więzieniu na Montelupich. Oni się oszczędzali nawzajem, nie wszystko do siebie chcieli pisać. No właśnie tak. Po to, żeby oszczędzić cierpienia drugiemu człowiekowi. Autocenzura. Tak, czyli mamy właśnie oprócz cenzury jeszcze autocenzurę. I pytanie, która jest ściślejsza, bo cenzurę, jak panie profesor powiedziały, cenzurę można było różnymi sposobami obejść. Na to pewne metody były. Natomiast autocenzura tkwi w nas i ją już się pokonać nie da. Ona nie jest gorsza. Tak jest, no oczywiście. I w związku z tym rzeczywiście ona może w większym stopniu jeszcze wpływać na to, co my otrzymujemy jako suchy dokument. No, wielka i zaleta tej książki i zaleta oczywiście pracy autorek polega właśnie na tym, żeby umieć wskazać czytelnikom, a powiem, no w tej książce to się znajduje, umieć wskazać czytelnikom, gdzie i w jaki sposób można poszukiwać tego, czego bezpośrednio czarno na białym się nie przeczyta z różnych powodów, ale co z tych listów wynika, w sensie właśnie takim bardziej duchowym. To szalenie wielka zaleta tej książki. Pozwólcie panie, że tak troszeczkę przewrotnie zapytam. Troszeczkę może nawet tłumacząc się z mojego pytania, bo jeżeli z jakąś częścią literatury chcieć porównywać tego typu listy, no to chyba najszybciej do głowy przychodzi dość obszerna, często publikowane różnego rodzaju wspomnienia, relacje, pamiętniki z gett. Zwłaszcza getto warszawskie, ono było największe. Tam tych ludzi próbujących jakoś lepiej czy gorzej wspominać albo pisząc na bieżąco dzienniki było stosunkowo wielu. Sporo tych dzienników przetrwało do naszych czasów, jest publikowane. Na czym by ta przewrotność mojego pytania polegała? Że ja mam świadomość oczywiście pewnej niestosowności, biorąc pod uwagę tematykę. Natomiast no, można by powiedzieć, czytelnik zapoznający się z kolejnym pamiętnikiem, z kolejnym wspomnieniem, z kolejną relacją z getta ma świadomość, że zetknie się z czymś innym. Można by powiedzieć, każde wspomnienie, nawet biorąc pod uwagę wyłącznie getto warszawskie, każde wspomnienie jest inne, bo to jest albo dziennik pisany przez nadzorcę żydowskiego, oczywiście tego getta, czyli Adama Czerniakowa, albo z takim zacięciem źródłowym, historycznym przez Emanuela Ringelbluma, albo przez osoby bardzo młode, albo przez osoby starsze, biedniejsze, bogatsze. Każdy żyje w tym getcie troszkę inaczej. I te wszystkie relacje, one oddają to zróżnicowanie. W przypadku listów obozowych, w przypadku wszelkiego rodzaju wspomnień obozowych, wydaje się, takiego zróżnicowania być nie może, bo ten los obozowy jednak wszystkim, czy prawie wszystkich traktował, no, porówno można by powiedzieć, z taką zupełnie tragiczną sprawiedliwością. Więc ta przewrotność, za którą, przepraszam, mojego pytania sprowadza się do tego, czy nie ma niebezpieczeństwa pewnego monotematyczności tego typu prac. Pani profesor Lucyna Sadzikowska, gdyby można było. Dziękuję bardzo. Zagrożenie na pewno jest i to będzie pewnie takie myślenie też wynikiem na przykład wielkości korpusu danego zespołu listów, bo jeśli więzień przebywał na przykład tylko 2 lata w obozie, a w obozach koncentracyjnych regulamin pozwalał na wysyłanie, jeśli więzień jakoś tam nie nadużył regulaminu, to można było listy wysyłać co 2 tygodnie lub co miesiąc, więc prosta matematyka, ja tu skromny literaturoznawca, nie będę nawet liczyć, ale to jest kilkadziesiąt listów, z którymi możemy mieć do czynienia przy założeniu, że wszystkie zachowały się. W przypadku na przykład Gustawa Morcinka, kiedy cały okres wojny przebywał w obozie, to wiadomo, że ten zespół jest dużo większy. Natomiast wielokrotnie, panie profesorze, zastanawiałam się nad tym pytaniem, zestawiając między innymi inne opublikowane już dotychczas listy więźniów. Tak się złożyło, że były to listy słane z różnych obozów koncentracyjnych i to na terenie Polski, i na terenie III Rzeszy. I te listy mają, być może to jest na poziomie pewnego właśnie, pewnej czułości, doboru czy sekwencji słów, mają taką specyfikę. Ta specyfika chyba jest też determinowana sytuacją rodzinną i tak naprawdę nie osobą piszącego, ale osobą czytającego, czyli odbiorcy listów, bo inna sytuacja jest męża, który oczekuje na swoje nienarodzone dziecko i wie, że 3. syn się urodził i nie widział go i nie zobaczył, więc tam wybrzmiewają zupełnie inne tony ojcowskiej miłości, tęsknoty. Inna sytuacja jest Gustawa Morcinka, który pisze do siostry i który jest literatem, pisarzem, zupełnie inna znajomość języka, dobór słownictwa i nawet gdy pisze o cebuli, skarpetach i maści, to jest to duży kunszt literacki. A zupełnie inna jest poetyka, tak bym to nazwała, chyba wypowiedzi Józefa Kreta, u którego wybrzmiewa oczywiście wielka miłość do żony i córki, ale też wiara. Ze skalą takiego uczucia religijnego nie miałam do czynienia dotychczas, czytając, analizując inne listy obozowe. No i szanowni państwo, jest jeszcze jeden aspekt tej historii, to taki, że dużo zależy od tłumacza tych listów, ponieważ my nawet w tej książce pozwoliłyśmy sobie, tak pani profesor, mogę was zdradzić na taki mały eksperyment i jeden list został przetłumaczony przez inną osobę i widziałyśmy pewne niuanse w tłumaczeniu, w doborze słów. Natomiast miałyśmy duże szczęście, prawda pani profesor, tak, że naszym tłumaczem zechciał być tu obecny pan Arkadiusz Kurek. I wielka praca pana Arkadiusza i każdego tłumacza właśnie pracuje na takim materiale. To jest bardzo często już zniszczony materiał z pewnymi lukami w materialnym takim formie. A dodatkowo jeszcze nie wszyscy więźniowie znali język niemiecki, więc też pewnie o błędach czy jakichś niedociągnięciach słownikowych tutaj więcej pan Arkadiusz. Natomiast myślę sobie, że jeśli czytelnik jest uważny, to mam nadzieję, że nigdy z takim poczuciem znużenia nie będzie miał do czynienia. Oczywiście jestem przeciwniczką, żeby, nie wiem, młodzieży szkolnej zalecać czytanie wszystkich, na przykład jednego zbioru listów, bo to na pewno nie ten czas, nie te okoliczności, ale pewnymi partiami, fragmentami myślę, że to bardzo wpisuje się w edukację propokojową. Dziękuję. To szalenie istotne i to myślę taka wskazówka na przyszłość. Ja sądzę, że Niestety każda literatura pewnie w przesycie narzucana uczniom może ich po pierwsze nużyć, a po drugie nie wywoła tego efektu, który się planuje i który jest zamierzony. Nie mogło zapewne nie paść pytanie o, to też oczywiście z tym zastrzeżeniem, że ja sam nie wiem, czy to jest pytanie, które da się odpowiedzieć, ale może da się spróbować, tak. Pytanie o nadzieję w takich właśnie ostatnich kręgach piekielnych, bo wspominała pani profesor Sadzikowska o wyjątkowej religijności Józefa Kreta. Skądinąd możemy przywołać pewnie kilka co najmniej wypowiedzi z różnej właśnie literatury, też sięgającej do tych najgorszych czasów, gdzie pojawia się zupełnie przeciwna postawa, tak? Gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest Bóg, nie ma Boga, skoro zezwala na coś takiego. Być może, nie wiem, to takie moje ad hoc teraz, ad hoc formułowana opinia, być może częściej ta niezgoda na Boga się pojawia we wspomnieniach, w czymś pisanym na przykład już po wojnie, kiedy się wspomina czasy wojenne, niż w czymś, co powstaje w postaci dziennika, co powstaje na bieżąco. Ale tak czy owak wydaje mi się to pytanie o nadzieję, bo to chyba jest niezależne od postawy światopoglądowej poszczególnych osób, bo jedni odwołają się do takiej świeckiej, brzydko mówiąc, tradycji i powiedzą, nadzieja umiera ostatnia, inni odwołają się do tradycji religijnej i powiedzą, nadzieja zawieść nie może, no ale jedni i drudzy do tej nadziei się odwołują. Czy to jest miejsce, w którym się w ogóle można jeszcze odwoływać do nadziei? Czy ta nadzieja, zwłaszcza Józefa Kreta, na to, że jednak uda się przeżyć wojnę, wrócić do rodziny, do dziecka, do żony, czy ta nadzieja tkwiła w nim? Bardzo panu profesorowi dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo cenne. Ta nadzieja była przede wszystkim w listach Zofii Hoszowskiej-Kretowej. Przyznam się, że o nie miałam, czytając te listy, bo tam widać, jak rodził się kult Jezusa Miłosiernego z Łagiewni. Żadne źródła kościelne ani teologiczne na ten temat nic nie piszą, a tam ten obraz siostry wystawiły do publicznej adoracji w 1943 roku. I z tego czasu są listy Hośki. Ona tam jeździ i tam się modli. I jak trafi na Montelupich, to jak mantrę powtarza Jezu, ufam Tobie. To jest w tych listach. I jest to tak niesamowite, bo to jest ten sam czas, kiedy Karol Wojtyła jako robotnik Solwaju chodzi tam też do tego obrazu. Więc teraz tego zagadnienia nie opisały jeszcze żadne opracowania, jak ten kult nie z Wilna, ale z Krakowa się rozszerzał. Przede wszystkim widać go w tych więźniach. U Józefa Kreta, myślę też w innych można by to znaleźć, bo tam się pojawia takie trudne do napisania w tych warunkach. On wie, co robi. On zawsze wie, co robi. Zofia wychodzi z Montelupich i zaraz pisze do męża, że ten czas sanatorium chyba, prawda, skończył się. Jezu, ufam Tobie. Uczepić się kurczowo tych trzech słów to jest co innego niż czytać je jako napis pod obrazem w kościele. To płynie przez te listy i dlatego, że one są takie zwięzłe, takie powściągliwe, to tym bardziej wydaje się to silniejsze i prawdziwe. Zwłaszcza, jak mówię, w listach Zofii Hoszowskiej-Kretowej. To jest taka wiara, że poraża jeszcze dzisiaj czytającego. Jeśli ktoś z zewnątrz przekazuje więźniowi taką nadzieję, to po to, żeby go umocnić, prawda? A on, bo o tym piszą wszystkie źródła, umacniał innych więźniów, więc już tworzy się taki łańcuch. Nie wiem, czy pan to sobie słyszał. No, byłbym pewnie każdą odpowiedzią usatysfakcjonowany, dlatego że to wspaniałe refleksje i wspaniale dowiadujemy się rzeczywiście o tym, co tak między wierszami w tej książce znaleźć można i na co należy zwrócić uwagę. Chciałbym o jeszcze jedną rzecz zapytać, bo to też może się wydać paradoksalne, ale wydać się paradoksalne chyba tylko tym, którym się wydaje, że są w stanie zrozumieć reakcję ludzi znajdujących się w takim położeniu. Mianowicie chodzi mi o postawę i o reakcję już po oswobodzeniu. Tutaj sięgając do wzorców literatury, do wiedzy historycznej możemy wskazać na bardzo różne postawy. Od ludzi, którzy po prostu z wolnością sobie nie poradzili. Nie wiem, tu przepraszam, panie mnie poprawią być może. Nie, chodzi mi o to, że przykład, którym chcę się posłużyć, być może nie jest już aktualny, ale przynajmniej jeszcze w moich licealnych czasach wskazywano bodaj na Tadeusza Borowskiego jako na przykład człowieka, który przeżył obóz, a jak już znalazł się na wolności, to popełnił samobójstwo, ponieważ i jakkolwiek zawsze przy tych samobójstwach, to nigdy nie wiemy, jaka była rzeczywista jego przyczyna takiego desperackiego kroku, ale wskazywano wtedy, że te przeżycia wojenne tak mocno w nim utkwiły, że z tą wolnością sobie nie poradził. Z drugiej strony przychodzi mi do głowy, przypomina mi się wypowiedź jeszcze swego czasu w mediach Władysława Bartoszewskiego, który powiedział, że pod takim traumatycznym przeżyciu, kiedy widział bestialsko bitego więźnia w Auschwitz, powiedział sobie, że nigdy już więcej nie będzie milczeć, kiedy komuś dzieje się krzywda. I późniejszym swoim życiem starał się dowodzić, że nie będzie milczał, kiedy komuś będzie się działa krzywda. Te postawy są bardzo różne, ale wydaje się, że byłoby nieporozumieniem sądzić, że ktoś mógł tak po prostu wyjść z obozu, bo obóz został wyzwolony, wojna się skończyła, strząsnąć to z siebie i żyć, jakby się nic nie stało. To chyba jest niemożliwe. Jak to było w przypadku pana Józefa Kreta? Ja myślę, że Józef Kret był, to pani profesor pewnie zdecydowanie więcej mogłaby o samym Józefie Krecie powiedzieć, ale ja patrzę na tą postać, na tego człowieka jako osobę, którą paradoksalnie obóz umocnił. Obóz stał się taką jego nierozerwalną cząstką, która pozwoliła mu na przykład walczyć w takiej formule składania zeznań, bycia świadkiem tego okrucieństwa, które miało miejsce. Nie wszyscy więźniowie mieli siłę w sobie, by tym się dzielić, by zaświadczać, by być żywymi świadkami tych wydarzeń. Kret miał w sobie taką siłę. Myślę sobie, że obóz każdego więźnia trochę jakby infekował. I ta wewnętrzna choroba, którą każdy więzień wynosił już na wolność, różnie się właśnie objawiała. Jedni sobie nie radzili i popełniali samobójstwo. Inni, zresztą taki mechanizm też można było w samym obozie koncentracyjnym zauważyć, prawda? Ci, którzy się poddawali, jeśli tylko dopuścili do siebie myśl, że nie wyjdą, że nie doczekają wolności, następowało zmuzułmanienie i to już był ich koniec. Żadna wiara, listy, pomoc przyjaciół nie pomogła. To były osoby, które już wtedy, w tym momencie, w którym narodziła się w ich umysłach ta myśl, wydawały same na siebie wyrok śmierci. I myślę, że na wolności mogło być bardzo podobnie. Część więźniów, znamy relacje, dopiero po 50 latach była gotowa na przykład odwiedzić obóz Auschwitz w Oświęcimiu. Część osób nie była w stanie do końca powiedzieć, przyznać się najbliższej rodzinie. Niektórzy usuwali w tajemnicy przed najbliższymi członkami rodziny numery, tatuaże. Część pisała książki. Część pisała książki zaraz po wyzwoleniu, część pisała swoje wspomnienia, relacje po kilkudziesięciu latach. U Józefa Kreta to była chyba taka postawa aktywna. Walczył o to, by dać świadectwo i nigdy się... Wrócił do Auschwitz do pracy. I wrócił do Auschwitz do pracy, tak. Nigdy się nie poddał, ale to chyba jest cecha charakteru. To w każdej dziedzinie jego życia da się zauważyć. Taką niezłomność, i takie człowieczeństwo, po prostu człowieczeństwo, albo aż. Ja myślę tylko, że nie zrodziła się w nas pokusa oceniania, która postawa lepsza, bo to, jak powinien postępować jeszcze z takimi wspomnieniami, z takim bagażem, no to właśnie to jest ten problem, o którym mówiłem na początku, że to są czasy, których my nie jesteśmy w stanie ocenić, nie jesteśmy w stanie wczuć się w bohaterów, możemy jedynie skonstatować, tak było, tak ci ludzie się zachowywali, ale tu pani profesor, mówiąc, mnie się też przypomniało, kiedyś, to już przed laty było, jako młody pracownik nauki uczestniczyłem w obronie pracy doktorskiej, to była jedna z pierwszych prac doktorskich poświęcona rotmistrzowi Pileckiemu. Pan Adam Cyra bronił wtedy tej pracy doktorskiej, czy to taki pracownik Muzeum Auschwitz i wśród... Taka tradycja publicznych obron prac doktorskich trwa do dnia dzisiejszego. Wśród publiczności na Radzie Wydziału, w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych był również wtedy żyjący jeszcze aktor Augustyn Kowalczyk, więzień Auschwitz. No to było dla nas jakieś tam wydarzenie, bo Augustyn Kowalczyk był osobą znaną ze srebrnego ekranu, że tak powiem. Zwykle grał role drugoplanowe, ale jednak był znany, no więc choćby z tego względu zwracano na niego uwagę, a że jest takim zwyczajem już po... No właśnie, bo do tego zmierzam, że po obronie pracy doktorskiej zwykle jest taka część mniej oficjalna, jakiś obiad. Wtedy oczywiście musiało paść to pytanie skierowane do Augustyna Kowalczyka. Jak pan to znosi? Bo wiadomo, znany był jego życiorys, więc wiadomo było, że to jest aktor, ale więzień obozu Auschwitz. Jednocześnie aktor taki dość charakterystyczny, z taką surową twarzą, więc jeśli go obsadzano, to bardzo często w rolach Niemców, SS-manów na przykład. Jak pan to znosi? Jak pan może grać w takich filmach i to grać SS-manów? No, żeby daleko nie szukać, bodaj stawka większa niż życie tam w jednym z odcinków właśnie takiego SS-mana gra. No i wtedy Augustyn Kowalczyk powiedział, że to jest jego rozliczenie z czasem obozowym. On tak rozumie swoje obowiązki jako byłego więźnia. On ma mówić o tych czasach i teraz to nie jest ważne, czy on tam mówi grając więźnia, czy grając Niemca. On pokazuje, jak to rzeczywiście wyglądało, tak jak dane jest każdemu człowiekowi o tych czasach opowiadać. Jednemu lepiej, jednemu gorzej. Jeden jest aktorem i może to pokazywać za pośrednictwem filmu. No i coś rzeczywiście w tym jest, że te reakcje więźniów już w czasach powojennych są faktycznie bardzo, bardzo różne. Szanowni Państwo... Mogę coś dodać? Przepraszam bardzo, proszę. Bo to tak bardzo a propos. Po wyzwoleniu Józef Kret był świadkiem w procesie nad Menem załogi oświęcimskiej. I media niemieckie zanotowały, że stanął siwowłosy człowiek, w jego twarzy nie ma ani cienia nienawiści. Otóż o czym on mówił? Józef Kret był instruktorem harcerskim, zafascynowanym harcerstwem jako metodą wychowywania ludzi. Otóż on się zastanawiał, jaki to musiał być reżim, jakie metody, że młody kapo, młody chłopak, 19-letni, przewyższał w okrucieństwie starych członków załogi Oświęcimia. I na ten temat jest cały wywód, to jest opublikowane w dokumentach z procesu. I teraz proszę popatrzeć, ten człowiek nie opowiada o swoich krzywdach, o swoich cierpieniach, tylko on się zastanawia, jak doprowadza się młodego człowieka do tego, żeby stał się bestią. Nikt na to do tej pory nie odpowiedział. A może właśnie z takiej nauki płynęłaby... Wpłynęłyby takie rady, które już ostatecznie zamknęłyby dyskusję, czy w ogóle nauki humanistyczne są komuś potrzebne, prawda? Bo gdybyśmy umieli dzięki temu powiedzieć, czego nie robić, jak nie działać w stosunku do młodego pokolenia, żeby nie wyrosło na to, co się stało w II wojnie światowej, no to pewnie bylibyśmy wielkimi bohaterami. Szanowni Państwo, jeśli... Przepraszam, zdominowałem jakoś zadawanie pytań, to chcę się absolutnie wycofać już na drugi plan. Czy Państwo macie jakieś pytania? To wyjątkowa okazja, żeby je zadać autorkom tej książki. Tylko prosić tłumacza. Dobrze, będziemy... Został pan wywołany do tablicy. Nie można inaczej. Bardzo proszę o zabranie głosu. Ja w ogóle dziękuję bardzo panią profesor za to, że mogłem dzisiaj tutaj w tym uczestniczyć w naszym spotkaniu, ale także za to, że powierzyły mi taką, bym powiedział, ważną misję przetłumaczenia listów Józefa Kreta. Jak przyjmowałem te listy Józefa Kreta, bałem się tego, jako tłumacz, że mogę źle to zrozumieć. Ponieważ są to czasy Auschwitz, prawda? Są to czasy wojenne. My żyjemy w całkowicie innym czasie, tak? Ja nie urodziłem się w czasach wojennych, nie przeżyłem tego. Dlatego to tłumaczenie staram się naprawdę zrobić tak dokładnie, jak jest to możliwe. Jeżeli tutaj mówiliśmy o jakichś błędach gramatycznych, naprawdę perfekcyjny niemiecki. Perfekcyjny niemiecki, jeżeli chodzi o pana Kreta, jeżeli chodzi o napisanie w ogóle tych listów. Listy wydały mi się na samym początku dość proste w tłumaczeniu. Był to język naprawdę niezbyt skomplikowany, taki, żeby druga osoba, czyli czytelnik, mógł to zrozumieć. Nie były to słowa wymyślone, jakieś naukowe. Udało mi się akurat je w dość dobry sposób przetłumaczyć, myśląc o nich przez 2 miesiące w sumie, w jaki sposób to zrobić, bo tych listów jest dość sporo. I budziły one we mnie coraz większą ciekawość. Na samym początku oczywiście pierwszy list, drugi list, ja mówię, no jest fajnie, prawda, tłumaczy się. I one coraz bardziej budziły we mnie ciekawość, co będzie dalej, jak się to będzie rozwijało, tak? Czy zobaczę coś takiego, co będzie dla mnie samego tragiczne, tak, przygnębiające. I powiem państwu, że takie wrażenie na samym końcu już tych listów, powiedziałem, one są normalne. One wyrażały prawdopodobnie pewne odczucia, prawda, Józefa Kreta w stosunku do żony, w stosunku do rodziny, ale one stały się takie jakby, takie, bym powiedział, swojskie, tak? Tak jakbyśmy sami napisali jakiś list. Oczywiście ja się doszukiwałem sam różnych grypsów, prawda, tutaj w języku niemieckim, może tutaj coś zostało zawarte. No nie znalazłem, nie udało mi się, mnie osobiście. Ale stwierdziłem, że te listy faktycznie wykazywały pewną miłość. To mi się bardzo podobało, prawda? W stosunku do żony, w stosunku do córki, pozdrawiania całej rodziny. Tutaj były wspomniane fragmenty wiary, tej miłości do Jezusa. Oczywiście było to dla mnie wszystko zrozumiałe, że takie rzeczy osoba, która jest w Oświęcimiu, jest w obozie, ma prawo coś takiego napisać. Ale w tych listach nie zobaczyłem, co akurat, no nie wiem, może to jest plus, może to jest minus tego wszystkiego. Nie zobaczyłem tragedii obozu, tak? Nie zobaczyłem tam w jakiś sposób pokazania śmierci. One oczywiście, wszystkie te listy musiały być cenzurowane. To jest bardzo ważne, tak? Więc na pewno takie informacje nie przeszłyby dalej. No ale w porównaniu, mówię, z innymi listami, które przeczytałem, czy z obozu w Majdanku, czy na przykład z obozu Auschwitz-Birkenau Haliny Rusek, kobiety z Birkenau, chciałem właśnie porównać zeznania później tych osób, które przebywały w tych obozach, czy Wandy Pułtawskiej z Ravensbrück. No, to tutaj bym powiedział, no jest ta emocja, jest faktycznie taka emocja, którą warto przeżyć, czytając tą książkę. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, jest niezwyczajem, jest niestety takim obowiązkiem nas, pracowników nauki, że jeśli coś piszemy, to musimy to poddać krytyce środowiska naukowego. Wobec tego zwykle w pracach naukowych pojawia się recenzent. Nie dlatego, żebyśmy nie ufali autorom, tylko dlatego, że taki jest wymóg prac naukowych. Pani profesor Joanna Januszewska-Jurkiewicz zechciała te obowiązki recenzenckie tutaj pełnić. No, nie będę mówił pani profesor, bo znamy się wiele lat. Joasiu, parę słów na ten temat. Bardzo proszę. Takie chyba oczywiste dla historyka rozwojenie, bo wydaje się, że mamy zwykle taką potrzebę poszukiwania uogólnienia, czyli zebrania pewnych jednostkowych świadectw po to, żeby ten obraz był w miarę pełny. Ale jednocześnie tu waham się, czy uderzyć w wysokie tony i odwołać się do Szymborskiej i wielkiej liczby, albo do Herberta, żeby powiedzieć, że te wielkie liczby jakoś nie trafiają do wyobraźni. Czy może wręcz pójść w kierunku żartu, anegdoty, kiedy to niestety nierzadko zdarza się, że student na egzaminie pytany na przykład ilu to było w Polsce Niemców czy Ukraińców mówi no 15, ale nie wiem, tysięcy czy milionów, prawda? I nie mam wątpliwości, że dla odbioru współczesnego młodego człowieka, ja zresztą nie kwestionuję tutaj oczywistej prawdy, że to nie chodzi o to, żeby przeczytać całość, żeby bombardować no, bardzo wielką liczbą różnych faktów, ale dla współczesnego człowieka to indywidualne świadectwo, to możliwość zobaczenia konkretnego człowieka, jego emocji jest po prostu bardzo ważne i niezależnie od tego, że dzisiaj można bardzo wiele przeczytać o Auschwitz, czy w ogóle o obozach, że to fascynuje młodych ludzi, którzy ciągle, moim zdaniem zresztą z bardzo niewielkim bagażem doświadczeń, próbują się zmagać z kwestiami okrucieństwa, z eksperymentami medycznymi, ale tak naprawdę ten ich bagaż doświadczeń osobistych jest no, zupełnie nieadekwatny do podejmowanych poważnych problemów. To właściwie chyba jednym z takich możliwości dotarcia do wyobraźni jest właśnie odwołanie się do konkretnego świadectwa człowieka i to wydaje mi się takie szczególnie cenne w tej pracy. Ale znowu troszeczkę korci mnie uciekanie się do może takiej mniej poważnej kwestii. Zarówno pani profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, jak i również ja, nie będę wymieniać pozostałych tutaj na sali osób, czy w mundurach, czy bez, mamy pewne doświadczenia harcerskie. I nie ma wątpliwości, że Józef Kret, no, jego postać trudno nie rozpatrywać z tej perspektywy, że był wychowawcą, że był człowiekiem, który bardzo głęboko przeżywał idee, które realizował w życiu. I to było takie integralne. I to nie były oderwane od siebie kwestie, wiara i pewne ideały harcerskie, i pewne ideały wychowawcze, tylko to było pewną całością. I nie mam wątpliwości, że fascynujące jest, jak w momencie próby okazuje się, że te wartości nie poddają się, że są trwałe. To jest takie, ja spotykam się czasem, to jest pewnie pewnego rodzaju następstwo harcerstwa w okresie PRL, że patrzy się na te dzieci w mundurkach jako no, takie zjawisko infantylne po prostu. Że to jest taki bardzo sympatyczny oczywiście okres, kiedy dzieci się bawią, szukają możliwości naśladowania, ale przez takie postaci jak Zofia Hoszowska, Józef Kret, widać ludzi, którzy chcieli rzeczywiście wychowywać własnym przykładem. I ta postawa miłości Boga i bliźniego, ona poddana próbie okazuje się trwała. To nie jest tak, że w obliczu głodu, zagrożenia, strachu, poniżenia, spotkania się z bestialstwem, z no, przewagą siły, te ideały gdzieś tam się chowa i mówi się, to nie jest czas na nie. Wydaje się, że to jest, panie profesor w tym wprowadzeniu zwracały uwagę na tą Aleję Brzozową, na pewnego rodzaju wsparcie, które, czy nawet poczucie pewnej jedności, pewnej wspólnoty, która dawała sobie oparcie właśnie grupującą osoby reprezentujące podobną mentalność, podobne ideały. No i to jest takie bardzo, bardzo wielkie w tym. Pięknie dziękujemy. Szanowni Państwo, czy pytania, refleksje z Państwa strony? Bardzo proszę. Katarzyna Tauci. Pan profesor na samym początku chciał troszeczkę uciec od kwestii takich naukowych, metodologicznych, mówiąc o tej książce. Ja jednak chciałabym, aby autorki podzieliły się tutaj, no właśnie, jaki klucz do opracowywania tego typu dokumentów i z jakimi Panie spotkały się największymi problemami, bo żeby współczesny czytelnik mógł odczytać te listy, właściwie nawet zrozumieć, a później, a nawet taki uczeń mógł zrozumieć te listy, no to jednak ten cały aparat naukowy, te przypisy wszystkie, to posłowie, później ten jest niezbędny. No i właśnie, z jakimi największymi problemami, budując ten cały aparat naukowy, Pani się zetknęły? Najtrudniejsza sprawa to było przeczytanie tych listów. Także tych po polsku, Zofii Hoszowskiej-Kretowej. Ponieważ córka państwa Kretów, Barbara Schultheis-Kret, która mieszka w Szwajcarii, przysyłała nam to partiami nieuporządkowanymi w żaden sposób mailem. Skanował to jej syn. Dokumenty nie były zabezpieczone, no nie mówiąc o żadnej profesjonalnej konserwacji, ale były trzymane w folii, która jak wiadomo papierowi nie służy. To, co myśmy przeszły przy czytaniu i porządkowaniu tych listów, to powiem Państwu, że chwilami miałyśmy po prostu dość. Doszło do takiego momentu, że zaczął to porządkować mój mąż tu obecny oraz siostra pani Lucyny mieszkająca w Wadowicach, bo myśmy już nie mogły, byłyśmy wobec tego zupełnie bezradne. To wszystko zaczynało się nam mieszać. Strony, linijki, nie dało się to w żaden sposób spójnie ułożyć. A żeby zacząć o tym pisać, to najpierw trzeba było mieć to tak ułożone, żebyśmy miały list, odpowiedź, list, odpowiedź. No właśnie, a czasem cały tydzień albo i 10 dni z czerwonymi od wysiłku oczami próbowałyśmy zrozumieć jeden wyraz. Proszę bardzo. Tak, tak, to rzeczywiście, a metod odszyfrowania i poukładania było co najmniej kilka i wersje elektroniczne i wersje papierowe próbowałyśmy jakoś usystematyzować, ułożyć. Pokoje nasze były zasypane wydrukami tych skanów. Kiedy wydawało się, że już poznałyśmy i albo wpadłyśmy na jakiś klucz, oczywiście dzięki pomocy naszych rodzin, to okazywało się, że niestety nie, że to nie jest jeszcze ten klucz, że jeszcze chwila. I praca trwała bardzo długo, prawda? Tak, to było najdłuższe. Tak, to był najdłuższy etap i chyba najwięcej nas kosztował, żeby mieć pewność, że jesteśmy gotowe, że mamy materiał, mocną podstawę, silną, na której możemy budować właśnie interpretację, posłowie, notę edytorską. Nawet robić przypisy, bo i trzeba było wiedzieć do czego. Tak, tak, tak. Ale trzeba zaznaczyć, że pani Barbara Schultheis-Kret kilka wskazówek nam przesłała właśnie, jak mamy czytać Pelagię albo inne słowa, które... Pelagia to była Rosja. Tak. To był taki wewnętrzny język państwa Kretów, którym właśnie operowali, czyli tutaj też był taki super kod, super język. I to chyba były te dwa najtrudniejsze momenty, no a później cała reszta, tak. Która jest milczeniem. Jest, proszę Państwa, ogromny tom listów Józefa Cyrenkiewicza z Auschwitz i Stanisława Kłodzińskiego. Kłodziński to też był harcerz, lekarz lagrowy, który między innymi uratował życie Kretowi. wziął go do szpitala i po prostu zaczął go leczyć i karmić, jak już widział, że ten jest bliski muzułmanienia. Ten tom, który zresztą zyskał wiele nagród, wydany w Krakowie przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest bardzo dobrze opracowany. Przez Paczyńską. Jest poniekąd wzorcowy. Także mając taki ideał, starałyśmy się daleko od tego nie odbiegać, ale oczywiście każda książka musi własną metodologię wypracować i że naprzód to, a potem to, to były długie dyskusje. Trochę nam ułatwiało życie to, że już wcześniej wydałyśmy 2 tomy listów. Z tym jeden podobny, bo z Dachau, Sachsenhausen, Dachau. No więc uzbrojone w takie doświadczenie mogłyśmy stworzyć takie dzieło. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie, względnie podzielić się jakąś refleksją? Jest to uczennica cieszyńska Józefa Kreta. No to tym bardziej chcielibyśmy... Stefania Mały. Ja przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować panią profesor, że to się ukazało, że taki nakład pracy z tym związany dał takie rezultaty. Naprawdę wspaniałe. Ja miałam to szczęście, że chodziłam od przedszkola do matury do liceum pedagogicznego w Cieszynie i moimi wychowawcami była pani Kretowa w liceum pedagogicznym, a pan profesor pedagogiki uczył. I oni w czasach jeszcze, już tak pod koniec komuny, właśnie założyli drużynę harcerską i to, co im zawdzięczamy. Nigdy nie używali wielkich słów, a nauczyli nas patriotyzmu, nauczyli nas miłości do ojczyzny. Były regiony Polski, na przykład Sudety i tamte tereny, no tośmy chodzili 2 tygodnie, ale myśmy musieli być przygotowani. Trasa, historia tego. Jak byliśmy, począwszy od Warszawy, jedząc aż na Mazur i tak dalej, to trzeba było przygotować, każdy zastęp miał od strony naukowej przygotować geografię, historię i to. No i myśmy to robiły. I to było coś wspaniałego. Naprawdę, także najwyższemu dziękuję, że miałam tak wspaniałych nauczycieli. Miałam później kontakt właściwie do końca z Państwem i też parę razy byłam najpierw w Krakowie, miałyśmy kontakt, jak mieszkali Państwo w Krakowie, a potem na Luboń. No i wycieczki pamiętam w Tatry. Wyjechaliśmy na Kastrowy, potem schodząc do Murowańca, pan profesor złamał, otwarte złamanie miał tutaj pod udzia, no i w związku z tym leczenie w Krakowie, potem w Cieszynie, potem mój ojciec pomagał mu wrócić do zdrowia. To zawsze pamiętam, mówił, to dostałem od twojego tatusia, tu mam laskę, którą długo chodził i to zostawił. Pamiętam taki incydent z lekcji. Była ta gońka, było biurko i zaraz pierwsza ławka dotykała tego biurka i mówił bardzo ciekawie, zawsze było cichuteńko na lekcji i w pewnym momencie bardzo się zdenerwował i mówi, i siedziała koleżanka, tak w tej pierwszej ławie, Halinka, i on mówi, wyjdź stąd. Ona się zaczęła śmiać, wyjdź stąd natychmiast. I ona wyszła. Konsternacja, bo nigdy tak się nie zachował w stosunku do nas czy kogokolwiek. I na drugi dzień, na lekcji, bardzo nas przepraszam za swoje zachowanie, ale nie umiał się opanować, bo opowiadał, kiedy wracali z ciężkiej pracy do obozu, to był tam okrutny kapo pochodzenia gruzińskiego. I on siedział za tym swoim niby biurkiem, podpierał się, a ona też tak siedziała, podpierał się w ten sposób, a ona miała takie bardzo gęste, czarne, krzaczaste brwi połączone tutaj prawie nad nosem. Widocznie miał skojarzenia i on tak patrząc na nich wybierał dla draki na śmierć. Zabijał i to. I później mi mówił, że kiedyś miał w Cieszynie też tam wykład i podobnie tak facet tego i stracił wątek i długo musiał się męczyć z tym, żeby opanować, no ale w końcu opanował. Także przeprosił nas zachowanie, ale zrozumieliśmy, że to jest przeżycie niesamowite. On miał odwagę i byliśmy na wycieczce w Uświęcimiu. Myśmy tam w jednym z tych baraków nocowali razem z nim i pokazywał tam też szubienice i te ścianę śmierci w tym budynku, na którymśmy byli. Także byli wspaniałymi ludźmi, nie używając wielkich słów, te jego gawędy cudowne na tych ogniskach harcerskich. To był alert. Ni stąd, ni zowąd dostajemy cynk, że mamy się spotkać w Wiśle, nad Wisłą, tam pod mostem i co, no tyśmy każda, która mogła, jak czymkolwiek, wtedy to były takie czasy, ale po południu myśmy tam noc spędzili i było ognisko w tym właśnie, w tej Wiśle, bo nie na brzegu, tylko tam była taka kamienna wysepka i no przeżycia niesamowite na tych wszystkich obozach, te jego cudne, wspaniałe gawędy i no także a Panu za to, że miałam takich nauczycieli. Dodajmy, że wtedy, kiedy złamał nogę, zaczął pisać, bo jego czynna natura nie znosiła leżenia. Ktoś mu podsunął, żeby napisał na konkurs. I on napisał Jeden dzień w karnej kompanii i tak to się zaczęło. Więc proszę Państwa, złamanie nogi też może dać dobre skutki. Mam piękne listy od nich. Jak relikwie przechowuję. Szanowni Państwo, dobre książki powstają po to, żeby nam świat tłumaczyć, żeby nam przybliżać ludzką kondycję w jej wszystkich aspektach i dzieje się to albo poprzez uśmiech, poprzez satyrę, poprzez czasem nawet farsę, a czasami poprzez zadumę i podejmowanie tematów trudnych. Tutaj z pewnością mamy, drodzy Państwo, do czynienia z dobrą książką. To już nie jest tylko zdawkowe stwierdzenie, które ma źródło w dzisiejszym spotkaniu, no ale można powiedzieć, status kandydata do Nagrody Historycznej Polityki zobowiązuje tam książki, które nie mają tego przymiotu bycia dobrymi książkami, się nie pojawiają. Może nie jest to dobry czas upalny, początek wakacji, to tak bardziej by nam przybliżał raczej spotkanie w celu polecenia jakiejś lekkiej książki na lato. To nie jest na pewno lekka książka na lato, ale tym niemniej, a może właśnie troszkę na zasadzie przekory, letnią porą polecić Państwu taką ciężką literaturę, ale literaturę, która no właśnie tego człowieka ze wszystkimi jego przypadłościami i zaletami przybliża warto. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Panią Profesor, Pani Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz, Pani Profesor Lucynie Sadzikowskiej za dzisiejsze spotkanie. Państwu serdecznie dziękuję za obecność. No, wypadałoby podziękować jeszcze wydawcy książki Studio Noa Katowic, pana Ireneusza Olszy. Spisało się, jak rozumiem, znakomicie i książka wygląda bardzo dobrze. No i szanowni Państwo, tylko mogę zachęcić do lektury. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję panu profesorowi. Lepiej by tego nie zrobić. O tym jesteśmy przekonani. Dziękuję Panie Profesorze bardzo, bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dobrze.